Cześć, cześć, tu Miłek, witam was w kolejnym odcinku, a w zasadzie w Q&A na 100 subskrypcji. Tak, ja odpowiem za chwilę, odpowiem na wasze pytania, ale najpierw chciałbym wam powiedzieć, dlatego osób, które nie oglądałem shortów, to że zaczynamy daily. Tylko ciekawe, to kiedy potrwa to daily, powiem później. No i teoretycznie z tym odcinkiem były takie trochę problemy. Miałem w planach zrobić jakiś fajny kadr, czyli wiecie co. No, wyjść sprzed komputera czy telefonu na dwór, ale podeśnie jak jest bardzo zimno i pogoda nie rozpieszcza, to niestety tak średnio. No ale oficjalnie jednak stwierdziłam, że najlepszym kadrem chyba będzie ofudny w Krzyżowiecki życie nad morzem. Mam tu już pytania, za chwilę na nie odpowiemy. Też możecie zostawić łapeczkę do góry, zasubskrybować kanał, ponieważ ledwo 4,5%, bo ja przed chwilą zostawiłam statystyki, niestety subskrybuję kanał, no to co? Ja klikam zakręć, nie wiem, taki będzie kanał. Znam, że będzie chyba najlepszy w tym wszystkim, długo to trochę przemyślałem. No dobra, lecimy. Pierwsze pytanie, ile masz lat? No, wiedziałem, że będzie takie pytanie, ja się na to teoretycznie nie wiadomo jak na to spojrzeć. A zaraz w pełni skończona mam 11. No dobra, naprawdę w pełni skończone mam 11 lat, chociaż 12 kieszenek trochę brakuje. Osoby, które źle zamykają, na pewno widzą kiedy. Mam urodziny. Masz dziewczynę, no tutaj... Dobra, ja sobie zakręcę. Czy mam dziewczynę? Zjemyślę, bo to zbieram też żetony. No dobra, już do pytania. Masz dziewczynę? Nie mam chyba dziewczyny. No taką mam tylko kilka koleżanek, ale żebym taka śmiała dziewczynę, to nie. O, nawozy. Może ktoś chce kupić. No dobra. Lubisz swoich widzów? No, ja nie lubię widzów? Nie wiem osoby, która by odpowiedziała na to pytanie, że nie znam takiej osoby. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Halo, to już podaruję. No dobra. Następne pytania w ogóle bardzo mało jakoś tych pytań zadawaliśmy, myślę, że nie wiem. Wciąż będzie trochę więcej jakoś, ale też coś tam poopowiadam wam. Do tych pytań coś dodam. Lubisz komunikację miejską? Lubisz komunikację miejską i kolej? No, akurat nie lubię. Właśnie coś tutaj właśnie mam poddaję, wcale ja lubię, interesuję się komunikacją miejską, a więc nie dziwicie się, że jeżeli na przykład załóżcie w jakiejś komunikacji miejską w tym mieście, jakieś przyjazdy, to się nie zdziwicie, no, chyba się nie zdziwicie, ponieważ oficjalnie to się rada takie, że tego właśnie chcę założyć jakiś drugi kanał, tylko nie wiem, co bym miał na nim nagrywać, szczerze. O, no wodzę, może to się chce. Dobra. No i szczerze nie wiem, co bym miał na nim nagrywać. No ile masz lat, no to się wszędzie dostaje pytania, niestety. No i no dobra, kim chcesz zostać w przyszłości? No tutaj teoretycznie... Kim chcesz zostać w przyszłości? No, teoretycznie tutaj, no teoretycznie jest tu mil... O, nawóz, dobra. Naprawdę teoretycznie tu jest milion myśli, kim bym chciał zostać. Ja chciałem zostać strażakiem, policjantem, kierowcą autobusu, kierowcą tiru, taksówkarzem. Naprawdę, ja szczerze jeszcze tego dokładnie nie wiem. Z tego wszystkiego mi się chyba jeszcze najbardziej kierowca tramwaju lub motor niż tramwaju mi się chyba z tego wszystkiego jakoś najbardziej. Myślę, że raczej który z tymś, który z tych. Jako szczerze, o, ja przyjmuję to sobie kupię, że ktoś chce nawozy. Oficjalnie, no i teraz tak. No, już ostatnie pytanie, o, są dukaty, czekaj, czy tu będę. Minie. Ostatnie pytanko jest takie, ile masz lat, ale to już było, dlatego już pomijam te pytania, które gdzieś są zadawane, takie standardowe pytanie. I czy masz zwierzę, a jak tak, to jakie? Teoretycznie chciałbym mieć zwierzę, ale na razie jeszcze tego nie mam, znowu jedną połów, no. No dobra, szczególnie z zachęceniem, w zasadzie to nawet nie może jakieś 20. Czemu? Jakieś tam zagłuszenia mam? Oczywiście. No dobra. Przechodzimy do tego, no i to będą takie trochę zagłuszenia, ponieważ mam teraz otwarte okna i mieszkam w bloku, więc no raczej niestety trochę mogą być czasami zagłuszenia. No dobra, no to teoretycznie, no teoretycznie bym mógł, ale ja jestem teoretycznie uczulony na śmierć, wiesz, no i dlatego raczej nie mam zwierzątka.
Mam też bardzo fajny teraz. O, no dobra. Kończymy szybko. Jeden kołem, kończymy specjal. Szkoda, że tak mało pytanek zadaliście. Chętnie na to odpowiadał. I po nowym roku, jeszcze mam szybko teraz tak lekko dodam, no dobra. Po nowym roku mianowicie ma w planach założyć drugi kanał, więc się nie dziwi, to trzeba. No i mam mieć w planach też, tak jak mówiłem raz, ponieważ nie wiem, być jakieś przejazdy komunikacyjne. Komunikacja, chyba mi jest komunikacyjna, ale okej. Okay. Mam takie plany, tylko czy plany pójdą, tego nikt nie wie. No to dobra, dziękuję za to. Odpowiadam na wszystkie wasze pytanka. To na tyle. Cześć.